Dzieje się w Ukrainie, ale dzieje się i na Białorusi. W związku z tym już w tej chwili łączymy się z Pawłem Łatuszką, białoruskim dyplomatą, politykiem, opozycjonistą, byłym ambasadorem Białorusi w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. To tak jak powiedziałam, na Białorusi również dzieje się dużo. Wojska białoruskie wspólnie z wojskami rosyjskimi rozpoczęły już takie ćwiczenia, można by powiedzieć w skrócie to ująć, na całego. Czym to się skończy według pana? No, popatrzmy przede wszystkim na mapę. Położenie Białorusi to jest strategiczne położenie z punktu widzenia interesów Rosji. Z terytorium Białorusi można zorganizować kolejną ofensywą, agresję z północy w stronę Ukrainy. Oczywiście stworzyć zagrożenia dla bloku NATO, dla Polski, Litwy i Łotwy. Ale na dzień dzisiejszy, czy jest realna ta ofensywa? Raczej nie, ale to nie oznacza, że ona nie będzie realna jutro. Bo dziś rozpoczęli się ćwiczenia lotnictwa wojskowego. Na terytorium Białorusi znajdują się dziesiątki niszczycieli rosyjskich, helikopterów, które przylecieli, wylądowali wczoraj na różnych lotniskach na terytorium Białorusi. Praktycznie na wszystkich poligonach białoruskich trwają ćwiczenia, trwają już dłuższy czas. Łukaszenka szkoli żołnierzy rosyjskich dla udziału w wojnie na wschodzie, jak również przygotowuje ich do ewentualnego udziału w agresji z północy. Również trwają szkolenia i armii białoruskiej. Faktycznie zakończony jest okres przygotowawczy do mobilizacji powszechnej na terytorium Białorusi. Produkuje się nowa broń. Ostatnio dostaliśmy informację, że w Chomlu zaczęto produkcję, montownię dronów dla Rosjan, irańskich dronów, które są wysyłane do Rosji, a później wykorzystywane przez siły zbrojne rosyjskie. Także Łukaszenka dziś odgrywa strategicznie rolę stworzenia zagrożenia dla Ukrainy. Zagrożenia, ale nieprawdziwej ofensywy, tak jak pan mówi, że dzisiaj taka ofensywa jest raczej niemożliwa. Ale skąd to przekonanie? No, dlatego, żeby ta ofensywa była realna, trzeba stworzyć grupę uderzeniową. I uderzeniowa grupa powinna na 90% być sformowana z sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. A na dzień dzisiejszy, według naszych ocen, na terytorium Białorusi znajduje się 15 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Oczywiście cały czas przybywają kolejne pociągi. Ja nie mówię, że jutro zacznie się ofensywa, ale to nie oznacza, że pojutrze to nie jest możliwe. Według insajdów, które dostajemy z sił zbrojnych Białorusi, nawet z wysokich rangą oficerów białoruskich, ewentualność takiej agresji może zaistnieć pod koniec lutego, na początku marca bieżącego roku. Ale to będzie zależało od ofensywy na szerszą skalę Rosjan na wschodzie. Bo kiedy zacznie się ofensywa na wschodzie, jeżeli Putin zdecyduje wykorzystać tych 200 tysięcy nowobrańców, żołnierzy rosyjskich, to wtedy można oczekiwać i uderzenia z północy. Czyli rozumiem, że jeżeli Rosjanie się zaczną posuwać tam, gdzie w tej chwili walczą i próbują przejść do jakiejś ofensywy, nie zawsze ze skutkiem, znaczy nie zawsze skutecznie, a właściwie mało skutecznie, to dopiero wtedy będzie możliwe coś od północy, coś na kształt drugiego frontu. A jaka jest, panie ambasadorze, sytuacja samego Łukaszenki w tej chwili? Łukaszenka jest marionetką Putina, on jest bliźniątem siamskim razem z Putinem i faktycznie ci, którzy twierdzą, że Łukaszenka spróbuje lawirować pomiędzy wschodem a zachodem, mylą się, dlatego że według naszych ocen, mojej personalnej oceny, Łukaszenka tak naprawdę lawiruje, ale lawiruje pomiędzy Putinem a Putinem. Ostatnio znów w ubiegłym tygodniu głośnie krzyczał, że chce dostać jak najmniejszą ceną za gaz, za ropę, żeby zniesione zostali limity na dostawy ropy rosyjskiej na rynek białoruski. I ja zawsze stawiam pytanie, jeżeli Rosjanie obiecują cenę gazu dla Łukaszenki $80 za 1000 metrów, czy tak naprawdę to jest prezent, czy coś za coś?
to, co oczekuje Putin od Łukaszenki, na pewno to maksymalne szerokie wsparcie agresji przeciwko Ukrainie. Łukaszenka jest w pełni uzależniony od Rosji gospodarczo, politycznie, wojskowo. Terytorium Białorusi jest terytorium okupowanym. Łukaszenka nie ma teraz kontroli nad armią rosyjską, która znajduje się na terytorium Białorusi. Także armia rosyjska może każdą chwilę wystąpić w stronę Ukrainy, co zrobić to oczywiście, co jest przeciwko interesom narodu białoruskiego. Ale mówi pan, że Łukaszenka lawiruje pomiędzy Putinem a Putinem, ale jednak wrażenie jest takie tutaj u nas nad Wisłą, że on próbuje również lawirować pomiędzy Putinem a Zachodem, tak aby nie wciągać Białorusinów w taką wojnę już konkretną i w takie zaangażowanie całkowite żołnierzy, bo Białorusini nie chcą walczyć w tej wojnie. Nie zgadzam się. To jest iluzja, to raczej nadzieja, którą znów ma Zachód w stosunku do Łukaszenki, że Łukaszenka będzie coś spróbował, żeby tego uniknąć. Ja nie znam takich faktów, nie znam propozycji ze strony Łukaszenki. Jeżeli ktoś na Zachodzie, w Berlinie, w Paryżu lub w Brukseli zna takie fakty, to znaczy, że prowadzi negocjacje za naszymi plecami. I zawsze mówimy polskie przysłowie, nic o nas bez nas. No jeżeli tak naprawdę ktoś to robi, to się myli, bo te błądy były popełniane poprzez Zachód może 5 razy, 4 razy, kiedy wierzyli Łukaszence, a później to się powtarzało. Teraz, jeżeli Łukaszenka jest przestępcą, jest to faktycznie, jak powiedział dzisiaj szef Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, bandycki reżim na Białorusi, a zastępca szefa, pan poseł Paweł Kowal, powiedział, że trzeba wprowadzać jeszcze większe sankcje, to właśnie ja potwierdzam i zgadzam się z dwoma posłami Rzeczypospolitej Polskiej, że to jest bandycki reżim, a co robić trzeba z bandytami? No ich trzeba karać, ich trzeba przyciągać do odpowiedzialności. Jeżeli znów uwierzyć Łukaszence, jego obietnicom, to będzie kolejny błąd. Ja nie wierzę w sytuację wyzwolenia wszystkich więźniów politycznych. Nie wierzę, że jutro będzie prasa niezależna w Białorusi, że Łukaszenko zorganizuje otwarte demokratyczne wybory, że nie wierzę nawet w to, że Łukaszenka zaprzestanie pomagać Putinowi. Nie zaprzestanie. Stanie. To jest zamydlenie oczu i to ktoś chce wierzyć, to jest jego problem, ale ja patrzę bardzo realistycznie na położenie Łukaszenki, na to, na ile on jest uzależniony od Rosji. Mówi pan karać, wprowadzać sankcje, ale jak karać? No, po pierwsze, nikt publicznie i głośno nie powiedział, że Łukaszenka powinien być postawiony przed sądem, przed trybunałem za agresję, bo tak naprawdę według prawa międzynarodowego, odpowiedniej rezolucji ONZ-u, udostępnienie terytorium dla agresji to już jest agresja. Nie mówi się o tym głośno, odpowiedzialności jego generałów, którzy otworzyli granicę Białorusi i armia rosyjska weszła w stronę Kijowa, Buczy, Gostomle, Irpienia. A co tam się wydarzyło, to przecież wiemy. To jest genocyd w stosunku do narodu ukraińskiego. Nikt już, wszyscy zapomnieli, że 720 rakiet wystrzelono z terytorium Białorusi. I ten terytorium udostępnił Łukaszenka. Później to, co się dzieje z społeczeństwem białoruskim. Każdego dnia 10, 15, 20 osób kolejnych trafia do aresztów, do więzień. Mamy teraz 1500 więźniów politycznych, ale tak naprawdę jest dużo ich więcej. W ciągu ostatnich 2 lat zatrzymano, aresztowano 60 tysięcy Białorusinów. Setki tysięcy opuścili kraj i również wyjechali do Polski, za co dziękujemy oczywiście, że Polska pomaga i wspiera uchodźców białoruskich. Wyjechali do Litwy, do Czech, do Niemiec i tak dalej. Nikt, porwanie samolotu, wojna migracyjna na granicy. Wszyscy oczekują, że Łukaszenka będzie miał broń taktyczną, jądrową. To on będzie miał, bo wszystko jest przygotowane. Już samoloty są zmodernizowane. Iskandery stoją na terytorium Białorusi. Dostało wszystkie ćwiczenia, już oficerowie przeszli na terytorium Rosji. Zostało tylko przemieszczyć tą broń taktyczną i oczekiwać, kiedy Łukaszenka razem z Putinem ją wykorzystują. To daje się teraz faktycznie czas Łukaszence, żeby zwiększyć represje przeciwko społeczeństwu, bo on nie czuje się w ogóle zagrożony, i pomagać jak najwięcej Rosji. Produkcja
nowej broni, szkoleniem żołnierzy, stworzeniem agresji, zagrożenia agresji przeciwko Ukrainie, a Ukraina jest zmuszona przyciągnąć większą grupą swoich sił zbrojnych na granicę z Białorusią, to jest przecież 1080 kilometrów. No co jeszcze powinien Łukaszenka zrobić, żeby postawić jemu zarzuty? Sankcje przeciwko wszystkim jego generałom, przeciwko niemu, przeciwko jego rodzinie, aresztowanie rachunków i majątków oligarchów. To wszystko było zrobione w stosunku do Rosji, a nic z tego nie było zrobione w stosunku do Łukaszenki i jego wspólników. Rozumiem, że apeluje pan, panie ambasadorze, żeby podobne sankcje objęły Łukaszenkę i jego, tak jak to pan powiedział, wspólników. Bo Łukaszenka jest kontrabandystą XXI wieku i on wykorzystuje brak czy różnicę sankcyjnej polityki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w stosunku do Rosji, a jego reżimowi wykorzystuje, żeby na tym zarobić. On ma te luki możliwości, na przykład Amerykanie wprowadzili sankcje przeciwko dolara na terytorium Rosji, nie przeciwko, a jakby zakaz korzystania z dolaru amerykańskiego na terytorium Rosji. Nie zostali wprowadzone na przykład na terytorium Białorusi. Bank Centralny Rosji jest pod sankcjami amerykańskimi, Bank Narodowy Białorusi nie jest pod sankcjami amerykańskimi. Wtedy Rosjanie korzystają z tych możliwości, nawet otwierają rachunki na terytorium Białorusi i korzystają z banków białoruskich, systemu bankowego białoruskiego. Panie ambasadorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o sytuacji opozycji, o której wspomnieliśmy. Dzisiaj rusza proces Andrzeja Poczobuta. Jakie są szanse na pozytywny rozwój wypadków w tej sprawie? Jak rozumiem, jak posłuchałam pana, to pan uważa, że właściwie zerowe. No, ja wiem, że polski rząd, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy. Nie wiem, na ile oni będą skuteczne. Oczywiście trzymamy kciuki i mamy tą wiarę, że uda się w jakiś sposób zmniejszyć karę dla pana Andrzeja Poczobuta. Ale realistycznie patrząc na ten bandycki reżim, ja uważam, że nie ma żadnych złudzeń, że Łukaszenka zaprzestanie z represjami, czy w ogóle on pójdzie drogą zmniejszenia represji w stosunku do mniejszości polskiej na Białorusi, bo zostało opracowane specjalny program. Program zamykania szkół polskich, zakazu nauki języka polskiego, niszczenie cmentarzy Polski na Białorusi, stworzenie wizerunku Polski jako wroga i mniejszości polskiej, w tym również jako wrogowej mniejszości na terytorium Białorusi. Łukaszenka robi to w interesach nie narodu białoruskiego, a w interesach Moskwy, bo Moskwa chce odciąć Białoruś od Europy, odciąć od Polski, od Litwy, od Zachodu ogólnie pojętego. No, to jest jako krzywe lustro. Andrzeju Poczobutowi postawione zarzuty, podejrzenie o tym, że on nawołuje do nienawiści, że faktycznie rehabilituje nazizm, jest pisany na listę terrorystyczną. Ale tak naprawdę kto jest terrorystą? Łukaszenka. Kto nawołuje do nienawiści? Reżim Łukaszenki. Kto rehabilituje nazizm dzisiaj, pomagając Ukrainie? Łukaszenka. To jest krzywe lustro. No to tak nie za optymistycznie to wszystko brzmi. To znaczy, to wiemy już od dawna, że w tych, że Łukaszenki, że tak powiem, nie należy się spodziewać niczego dobrego po Łukaszence, ale może są jakieś narzędzia dyplomatyczne, które mogłyby wpłynąć, czy też nie? Można się dogadać w sprawie jednej osoby, można się dogadać w sprawie 20 osób. A co robić z dziesiątkami, setki tysięcy ludzi, którzy stracili pracę na Białorusi? Że teraz na przykład trafić do pracy, to trzeba mieć, jak nie wiem, nie umiem powiedzieć po polsku, charakterystyką, że z poprzedniego miejsca pracy ty powinien przedstawić dokument. Rekomendacje, że... takie, tak? Rekomendacje, czyli takie, o. Tak, i w każdym przedsiębiorstwie, nawet w prywatnych, stworzony z faktycznie mianowany ludzi z KGB, które kontrolują, czy brałeś udział w protestach, czy w sieciach socjalnych byłeś aktywny, czy postawiłeś wsparcie dla opozycji białoruskiej, czy dla Ukrainy. I wtedy ty już nie dostaniesz pracy na Białorusi. I teraz faktycznie represjonują każdego, kto wychodził na protesty w 2020 roku, nawet mając w dyspozycji zdjęcia opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej, w Polsce. I na podstawie tych zdjęć w prasie, w internecie, książka ostatnia była wydana w Polsce, ja wychodzę. I ludzie są karani za to, że są na tych zdjęciach.
Także jedną osobą można się dogadać, a generalnie rozwiązać problem można tylko w jeden sposób. Likwidacja reżimu Łukaszenki. Dlatego my jako rząd przejściowy tworzymy kolejną jednostką ochotników w ramach Sił Zbrojnych na Ukrainie. Dlatego my pracujemy nad planem podziemia na Białorusi. My będziemy walczyć o niepodległość i o deokupację naszego kraju. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Paweł Łatuszka, polityk białoruski, dyplomata, były ambasador Białorusi w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.